Super ciężarówka! Cześć, Penny! Cóż za wspaniały dzień na latanie! Zobacz, tam jest Hektor! Penny, chcę ci pokazać, czego się ostatnio nauczyła! Co to będzie? Pokażesz nam? Hektor myśli, że to jest zbyt niebezpieczne! Tylko uważaj na ten budynek! O nie! Nic się nie martw! Zaraz poszukamy super ciężarówki! On na pewno cię uratuje! Naciśniemy przycisk, żeby przywołać super ciężarówkę? Karl, Penny samolot ma kłopoty. Pomożesz nam? Jest uwięziona na budynku. Będziesz musiał się wspiąć na niego, żeby ją ściągnąć. O ten? Nie? Okej, jedźmy dalej. Czy w to chcesz się właśnie przetransformować? Ach, widzę. Przeobrazisz się we wspinający się pojazd. Czy jesteś gotowy, Karl? To znaczy super ciężarówko? Dobrze, zatem w drogę. Wow, cóż za niesamowita transformacja! Zobacz, Hektor, tam jest super ciężarówka. Już nic się nie martw, Penny. Super ciężarówka zaraz cię ściągnie. Tylko ostrożnie, Karl, nie wchodź zbyt szybko. Świetna robota. A teraz ściągnijmy Penny z powrotem na ziemię. Doskonale, super ciężarówko! Do zobaczenia następnym razem! Penny, czy od teraz będziesz latać ostrożniej? Dobrze, do zobaczenia później! Super ciężarówka!
Hej, Hector! Hej, Francis! Zabieracie te pudełko z lekami do Amber Ambulance w szpitalu? Wow, to jest sporo leków. Jesteś pewien, że będziesz w stanie go unieść sam? Chyba się nie przekonasz, dopóki nie spróbujesz. Powoli, bez pośpiechu, dasz radę. Uważaj! Wow, to pudło się ciągle rusza. Uważaj! Hector, wszystko w porządku? Nic się nie martw, zaraz zawołamy pomoc. Masz rację, Francis. To jest zadanie dla super ciężarówki. Super ciężarówko, ktoś w mieście samochodów potrzebuje twojej pomocy. Wow, jesteś już w swojej jaskini gotowy do transformacji. Jest tu tyle pojazdów, w które możesz się zmienić, Karl. Nie jestem teraz pewien, który będzie najlepszym wyborem. Wow! Tego się nie spodziewałem! Karl, transformuj się! Super! Pospieszmy się teraz, żeby pomóc Hectorowi. Czas na odlot, super ciężarówko! Super ciężarówka jest, żeby nam pomóc! Jak się trzymasz, Hector? Możesz poczekać jeszcze chwilkę, podczas gdy super ciężarówka dostarczy leki? Wow, jesteś taki silny! Hej, Amber! Mamy dla ciebie leki, na które czekałaś. Musimy teraz szybko wracać do Hectora. Miał wypadek i potrzebuje pomocy medycznej. Tak szybko, jak to tylko możliwe. Pomożesz nam? Okej, Hector! Czas zabrać cię do szpitala. Nic się nie martw. Amber już tam czeka, żeby udzielić ci pomocy. Jedziemy do szpitala, Francis. Dziękujemy, że powiadomiłeś super ciężarówkę. I jest Hector. Nie wygląda dobrze. Nic się nie martw, Hector. Zaraz poczujesz się lepiej. Proszę bardzo, lada moment będziesz w formie. Dziękujemy za dostarczenie leków, super ciężarówko. Pomogłeś Hectorowi. Do zobaczenia!
Pa, pa! Super ciężarówka! Cześć, Karl! Wow, tylko spójrz na ten bałagan na placu budowy przy bibliotece. Tam jest Billy. Cześć, Billy. Chyba nie słyszy nas w tym hałasie. Cześć, Edgar. Cześć, Ethan. Coś nie tak? Wyglądacie na zmartwionych. A to co? Billy ma gorączkę i powinien zostać w domu? Powinniśmy natychmiast się z nim zobaczyć. Billy! Hej, Billy! Och, Billy, nie wyglądasz za dobrze. Powinieneś być w domu w łóżku. Widzę. Jak tylko skończysz układanie tych kamieni, musisz przenieść ten kawałek ziemi. Wiem, że nie chcesz spowolnić budowy, Billy, ale to nie twoja wina, że nie czujesz się dobrze. Biblioteka musi zostać otwarta dziś wieczorem, ale nie możesz pracować będąc chorym. Świetny pomysł, Karl. Możemy poprosić super ciężarówkę o pomoc. Okej, Billy. Skoro mamy już rozwiązanie, to możesz jechać do domu i odpocząć. I o nic się nie martw. Upewnimy się, że robota będzie dobrze wykonana. Do zobaczenia później, Billy. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz. Okej. Zawiadommy super ciężarówkę. Super ciężarówko. Głośniej. Super ciężarówko. Gdzie jedziesz, Karl? Wspaniale, do swojej tajemniczej jaskini, żebyś mógł się przetransformować. Czy już wiesz, w co się przemienisz? Idealnie! W wielki, mocny buldożer! Zupełnie tak jak Billy! Karl, transformuj się! Wow! Zmieniłeś się nie do poznania! Wygląda na to, że jesteś gotowy do akcji! W drogę! Tam, super ciężarówko! Widzisz Edgara i Ethana? Ethan, Edgar! Mamy tu super ciężarówkę! On nam pomoże! Super ciężarówko, jedź za Ethanem. On pokaże ci, gdzie są te kamienie. Tutaj, super ciężarówko. Czy możesz je zebrać na kubkę? Wow, to jest spora kupa kamieni, czyż nie? Jesteś taki duży i silny, że w ogóle nie sprawia ci to kłopotu. Dobrze, to mamy załatwione, więc teraz Ethan poprosi cię o załadowanie tej ziemi, żeby mógł wysypać ją na trawnik przed biblioteką. To właśnie tam zasadzimy trawę i drzewka. Wspaniała robota, chłopaki! Mm.
Teraz ty i Edgar będziecie mogli roznieść ziemię na trawniku. Już! Wygląda fenomenalnie. To była wspaniała praca zespołowa. Tylko spójrzcie, jak pięknie wygląda nasza nowa biblioteka. Myślę, że twoje zadanie jest już wykonane. Nie? Czemu nie? Aha! Nie wszyscy dowiedzą się, że nasza biblioteka jest już ukończona. Dziękujemy jeszcze raz! Do zobaczenia następnym razem! Ekipa budowlańców. Cześć dzieciaczki, co porabiacie tak późną porą? Szukacie UFO? Wow, a już widziałyście jakieś? Nie? Cóż, już jest bardzo późno. Lepiej wracajcie do domu i kładźcie się spać. Jutro ich poszukamy. Nie chce się wam spać? I co my teraz zrobimy? Może ekipa budowlańców będzie mogła nam pomóc? Hej, ekipo! Czy moglibyście pomóc małym samochodzikom? Tak? Cudownie! Jedźmy zatem! Dzieciaki nie chcą iść spać. Chcą zostać tak długo, aż zobaczą przynajmniej jedno UFO. Czy macie jakiś pomysł? Wspaniale! Co to będzie? Zbudujecie huśtawkę UFO? Wow! Dzieciaki, Ethan mówi, że jeżeli chcecie huśtawkę UFO, musicie iść spać już zaraz. Dobranoc, dzieci! Do zobaczenia jutro! Dzień dobry, ekipo budowlańców! Czy jesteście gotowi, żeby zbudować huśtawkę UFO dla dzieciaków? Tak? Doskonale! Pospieszmy się, zanim dzieciaki się obudzą. Co najpierw zbudujemy, Ethan? Te dwie części? Dobrze. Edgar mówi, że dzieciaki pokochają tą atrakcję. Co teraz zbudujemy? Drzwi, przez które dzieci będą mogły wejść do środka? Dobry pomysł. Może sprawdźmy, czy dobrze działają. Chyba jednak coś jest z nimi nie tak. Świetnie, teraz działają dobrze. Rampa do wejścia? Idealnie! Dobra robota, chłopaki! A jak sprawimy, że UFO będzie się huśdało? Masz jakiś pomysł? Dobrze! Czy to już wszystko? Nie? Wow, to wygląda niesamowicie! Myślę, że dzieci już nie mogą się doczekać, żeby zobaczyć, co zbudowaliście. Chodźcie, dzieci! Czas wypróbować naszą huśtawkę UFO!
Wyglądacie na bardzo podekscytowane. Gotowe do startu? 3, 2, 1, lecimy! Świetna robota, ekipo! Spisaliście się na medal! Do zobaczenia w następnym odcinku! Różowe chmury zbierają się nad naszym miastem samochodów, bo dziś w nocy będzie Halloween. Co robisz, Tom? Wygląda na to, że dzieje się coś dziwnego. Ubierasz Garego w strój Frankensteina? To fantastyczne i trochę przerażające. Czy już wiesz, którego odcienia zieleni użyć, Tom? Tak jest. Potwór Frankenstein jest cały zielony. Zatem pomalujmy tak Garego. O tak. Definitywnie będzie potrzebował gogli. Nie, że o tym pamiętałeś. Zacznijmy więc transformację. Już zaczynasz wyglądać coraz bardziej jak ten potwór, Gary. Ciekawe, co teraz zrobi Tom. Nie bój się, Gary. On tylko przygotowuje następną fazę twojego przebrania. Mam nadzieję. Co właściwie masz w tym naczyniu, Tom? Magiczną farbę? To będzie fantastyczne. Wow, ale numer! To musi być do tych wszystkich dekoracji blizn i odrapań na twarzy potwora, a także do cieni pod twoimi oczyma. To wygląda przerażająco, ale super. Ciekawe, co teraz zrobi Tom. Tylko spójrz, jak Gary zaraz założy wielką głowę. Zupełnie taką, jak umiał Frankenstein. Nic się nie martw o te śrubki i nakrętki. One nie wejdą do twojej głowy. Są tylko dekoracjami. Możemy je przykleić na klej. Wygląda na to, że jesteś już gotowy, by wyjść na dwór i zagrać w cukierek lub psikus. Chwila, moment, Gary. Tom ma jeszcze coś dla ciebie.
Wow, Gary! Wyglądasz mega przerażająco. Twój kostium będzie najlepszy w całym mieście. A to wszystko dzięki Tomowi. Super, ciężarówka! Cześć, Rocky! Dzisiaj twój wielki dzień, prawda? Musisz być mega podekscytowany! Wygląda na to, że wszystko jest już gotowe do startu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, odlot! Do gwiazd, Rocky! Wow, Rocky leci w kosmos! Świetny pomysł, Tom. Dzięki temu będziesz mógł śledzić podróż Rockiego. O nie! To asteroida! Uważaj! Czy wszystko w porządku, Rocky? Tom, Rocky dostał asteroidą. Proszę, powiadom super ciężarówkę. Karl, Rocky bardzo potrzebuje twojej pomocy. Utknął w kosmosie. W jaki pojazd się przetransformujesz tym razem, żeby dostać się do Księżyca, super ciężarówko? Przetransformowałeś się w super rakietę! Przygotuj się do startu! 3, 2, 1, pełna moc! Trzymaj się, Rocky! Super ciężarówka już przyleciała ci pomóc! Jak ściągniemy Rockiego na ziemię, super ciężarówko? Tak jest! Teraz będziesz mógł polecieć razem z nami! Świetny pomysł, super ciężarówko. Nie każdego dnia lecimy na Księżyc. Powinniście zrobić sobie fotkę. A teraz czas wracać na Ziemię.
Dziękujemy za tą przejażdżkę na księżyc, superciężarówko. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Macie wspaniałą pamiątkę z tej podróży. Do zobaczenia wszyscy. Do zobaczenia następnym razem.